Cześć, jestem Bolek. Dzisiaj gramy w Plague Inkwood. Nowa seria na kanale. Nie będzie to dynamiczna gra. Będzie stresująca gra. Będzie na zasadzie, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Ewolucja pośrednia poprzez ewolucję. Gramy w główną grę. Odblokowałem wszystkie sobie zaraz tutaj. I myślałem przez dłuższy czas, którą zagramy. I najprzyjemniej grało mi się właśnie grzybem, więc sobie nim zagramy. I tak, aerocyt oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo mutacji twojej zarazy. Tak, bo przez mutację, jak dewoluujemy mutację, to wtedy zyskujemy DNA. Bierzemy w suchym środowisku, ponieważ zaczniemy w suchym miejscu. Dodatkowe DNA przy dewolucji. Tak. Skok metaboliczny. Tak, bo tu się bardzo szybko rozprzestrzenia. Cheatów nawet nie mogę włączyć. Zagramy sobie na łatwym czy na normalnym? Na łatwym na razie. GS100. Może coś innego. Może nazwijmy tą zarazę. Już wiem. Jako że w mojej szkole rozpoczęła się plaga gry Uno, to nazwiemy tak tą naszą zarazę Uno. Nie będziemy zaczynali we Włoszech, tylko zaczniemy w Egipcie. Ojku, ale głośna jest muzyka, czekajcie. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. A, bo ja mam głośne słuchawki, dobrze. Ale dobra, mam nadzieję, że sobie poradzimy. I tak, tutaj mamy przegląd, z którego raczej nie będziemy korzystali. Tutaj mamy wszystko tutaj napisane i tutaj jest dotkliwość i zaraźliwość. Śmiertelność jest później. Tutaj jest menu, w którym możemy wybrać rzeczy, które nam ułatwią rozprzestrzenianie się. Objawy idą zawsze na koniec, żeby zacząć w cudzysłowie mordować. Tutaj mamy wypuszczanie zarodników i umiejętności, na przykład takie jak odporność na mróz, odporność na gorąc, odporność na leki i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie zaczniemy grę, przyspieszymy do maksimum. Chciałam ja tak tutaj na róg sam, ponieważ mi okienko nagrywania to wszystko zasłania. Uno zaczyna się rozprzestrzeniać, coraz więcej dzieci w szkołach grają w tą grę. O, mamy punkcik DNA. Egipt, festiwal miłości w kraju. I patrzcie, co się teraz stanie. Widzicie? Parę kliknięć. Dostajemy się do Bliskiego Wschodu. Wiem, możemy używać punktów DNA, aby ewoluować. Kolejne wystrzelenie zarodników, erupcja zarodników. Bierzemy przez komary, żeby w gorących krajach poszło. Proszę bardzo. Medycyna spowalnia leczenie się choroby. Gdzie? Papier toaletowy z pralemurami. Niehumanitarne. No będą tutaj czasami takie głupie teksty. Wiemy tutaj, ja już tutaj wszystko wiem. Tutaj jest menu świata na przykład też. Możemy zobaczyć, jakie kraje są zarażone, jakie zdrowe, jakie już są w ogóle zniszczone przez zarazę. Priorytet badań. Tutaj mamy informacje dotyczące lekarstwa. Tutaj mamy informację o kraju, ile procent ludzi jest zarażone, a ile zdrowy, ile już zginęło. Tutaj mamy sobie statystyki. I tutaj to są jeszcze nieaktywne laboratoria, czyli te laboratoria, które nie pracują nad nami. Aktywne będą wtedy, kiedy będzie taki wskaźnik, taki bardziej ciemny, a zniszczone to będą czarne laboratoria. Więc
tak, tutaj mamy newsy i tak dalej. Jeśli najedziemy na jakiś kraj i chcemy sobie go odznaczyć, to klik i mamy no okno świata. Wysypka, bardzo fajnie, dewoluujemy to oczywiście. Zwróciło nam punkty DNA, chyba że kosztowało. Tak, zwrotuje, tak. Zwraca. Dobra. Kolejne zarobniki sobie zaraz weźmiemy. A patrzcie. Symulator zaraz staje się filmem. Genialna gra na urządzenia mobilne. Plagowing od Endemic Creations. To ogromny, wiralny sukces. Gracze na całym świecie są zachwyceni. Nie mówcie mi, że nawet tutaj, albo tutaj, albo na przykład jeszcze tam najlepiej. 84 miliony zarażonych osób i to bardzo szybko rośnie. Jak widać tutaj. O matko boska. Samoloty używają nowych filtrów powietrza. O, widzicie? I teraz przenoszenie. Proszę bardzo. Widzicie? O i patrzcie, jak nagle RPA poszło. Widzicie, co tutaj się stało z RPA? Afryka już zaraz będzie pochłonięta przez tą zarazę, która się zwie UNO, czyli flaga naszej szkoły. Czasami nawet od ilości zarażonych państw naraz będziemy musieli stopować wręcz grę. Tak, zwraca nam 2 punkty DNA. Dziękujemy przez ptaki, żeby w miejskich i gryzonie, nie, ptaki. Ptaki zaraźliwość lądowa, a te w regionach miejskich. No, ładnie to tutaj wszystko. Azja Południowo-Wschodnia, wielka powódź w kraju. Ciężkie powodzie wystąpiły w Azji Południowo-Wschodniej. Analitycy WHO przewidują znaczny wzrost zachorowalności przez przeludnienie obozów dla uchodźców. Świetnie! I 5000, o matko boska, faktycznie. 5000 martwych się zrobiło, mamy trochę ułatwione zadanie. Dobra. Czasami to nawet więcej zakażonych niż przy przeziębieniu. Kiedyś to ja nawet musiałem włączyć, zapauzować grę i włączyć większą czułość myszki. A to tylko dlatego, że miałem dużo krajów zarażonych naraz. Tylko teraz pytanie dla was. Pytanie w komentarzach, czy to dobrze, czy źle, że musiałem ustawiać większe sensitivity, że miałem tak dużo państw naraz zarażonych. Dobra. Norwegia poszła, dokładnie Tromso, bo celowało, bo tamta strzałeczka taka mała idealnie właśnie tam celowała. Torbjele, dewolucja. Na razie się nic nie dzieje. Grenlandii jeszcze nikogo nie ma. Kanada też jest zdrowa. Nudności się rozwinęły. Wypadł mi z tym, dziękuję. A, przez statki sobie może zrobimy. Tak, o, 2 razy. I zarodniki. Uodpornienie zarodników. Patrzcie, co się teraz stanie. No, od razu lepiej. Wszystkie są kraje zarażone? Tak. Nie ma żadnego zdrowego kraju. I te kraje, które są tak mocno czerwone, to są kraje, które już zostały całkowicie zarażone przez naszą zarazę. O, widzicie tutaj tą małą strzałeczkę taką pod kółeczkiem, pod bąbelkiem? No to właśnie ta strzałeczka celowała idealnie w Tromso, czyli gdzieś tu. Byłem tam kiedyś, bardzo fajnie. Polecam naprawdę. Ale nie o tym odcinek, kurka, bo na audiologu możemy sobie takie rzeczy tłumaczyć. W audiologu ostatni audiolog nie pamiętam, który to był. Ale było coś przewidywany poziom o, tak, 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 nie.
po co? Przecież mamy już wszystko zarażone. Nawet Nowa Zelandia. Bez wyjątku wszystko. Wszystko zarażone. Nie, nie ewolujemy, żeby zabijać, bo wtedy wszystkie osoby na Grenlandii umrą i nie będzie jak tego z powrotem zarazić. Poza tą portę. Bezsenność. Dobra. Nara. Ale jak pójdziemy... O, mogę sobie nawet okienko nagrywania przesunąć. Jak fajnie. To sobie przesunę w jakieś niepotrzebne miejsce. Tutaj na przykład. Wyjście. Tak. Miejsce jest chciałem więcej. Zobaczmy. 100% populacji. Nie, no 99% zarażone. Jeszcze Islandia, Grenlandia, Kanada i Nowa Zelandia do zarażenia. Ejku. Specjalnie okłamałem rodziców, żeby sobie odrobić pracę domową. Znaczy nie, no rodziców. No. Mógłbym odrobić tą pracę domową, tylko okłamałem ich, że nic nie mam, tylko po to, żeby sobie odrobić wtedy, kiedy ich nie będzie, bo pojechali na godzinę. O, koleś zaczął dusić na kaszel. Spalec z kaszlem, nie chcę kaszlu na razie. Chociaż, że kaszel nam zwiększy zaraźliwość, prawda? Islandia, Grenlandia, dobra. Na Islandii, no sporo jeszcze zostało do zarażenia, to czekajcie. Zróbmy tak. O, i patrz jak Grenlandia teraz poszła, Islandia też. Bum, 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 bum. Nie powinno być już żadnych zdrowych ludzi na świecie. Dokładnie, zero zdrowych. I teraz zobaczycie, co się zacznie dziać. Możemy to już zdewoluować. I patrzcie, co się teraz stanie. Czekajcie, musimy to wszystko sobie zdewoluować. Dobra. Cyk. Cyk. O. Mamy 68 punktów DNA. I będą jeszcze żygać. Patrzcie na śmiertelność. I patrzcie, co się tutaj dzieje. Nowa, tak, nowa niegroźna. Odnotowano pierwszy zgon spowodowany zarazą. Nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie. Widzicie? Widzicie? Szkoła podstawowa numer 8. Kurde, nie grać w UNO, bo to zaraz zacznie was zabijać. Sarkazmu trochę, nie zaszkodzi. Dobra. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem na Grenlandii. 116 dni do ukończenia. O, widzicie? Te są jeszcze nieaktywne, a te są aktywne. Ale niedługo wszystkie zostaną zniszczone. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie. Czy zdążą, czy my zdążymy? Mam nadzieję, że my zdążymy, szczerze mówiąc. Przewodzi w globalnych pracach nad lekiem. Przebijaj bańki, albo prace przyspieszą. No dokładnie, patrzcie, nawet zwolniły odrobinę. Panuje anarchia w Argentynie. Cyk, cyk. Dwa bąbelki. I patrzcie, co się jeszcze. Jak ja jestem okropny. Patrzcie, jak jestem okropny dla ludzkości. Patrzcie, jak zwolniły badania. Koniec świata jest. Koniec świata. 6 miliardów ludzi martwych. Zaraz wszyscy padną. Odwróćcie. Przepraszam.
przepraszam, drobna przerwa w nagrywce. No i zaraz. No, patrzcie, grenada zniszczona. To wszystko jest zniszczone, widzicie? I o, tutaj jest na przykład już Argentyna, już nie istnieje. Dokładnie. No i 7 milionów, 6 milionów, 5 milionów, 4 miliony, 3 miliony, 2 miliony, milion. No i Uno jest bliski wytępienia ludzkości. Hiszpania, rząd upadł. RPA, rząd załamał się. I uwaga, 4, 3, 2, 1, 0. Uno wyeliminowało całe życie na Ziemi. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. Na szczęście możemy bardzo przyspieszyć to, żeby to sobie ładnie szło. Widzicie, jak te wszystkie kropeczki latają? O. I gra grzybem jest o tyle łatwa, że 16 minut filmik. Idealna długość, nie za długi, nie za krótki. 881 dni. No trochę to się, trochę wolno to szło, bo nie zrobiłem odporności na zimno, ani na ciepło. No i tutaj już zaczęliśmy trochę mordować. Dokładnie. Patrzcie, jak to szybko tutaj rośnie. Już nawet o miliardy przeskakuje. No, zaraz tutaj się skończy to wszystko. I skończymy nagrywanie. No i bum, koniec. Tylko chmurę pływają sobie. Dobra. Wyjście. Dobrze. Tak więc kończymy dzisiejszy odcinek, 17 minut. Myślę, że starczy. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa, pa!